planecie zapomnianych książek opodatkowano wiedzę. W związku z tym wiedza upadła, książki zniknęły i my teraz staramy się odwrócić ten proces. Dlatego staramy się, aby ludzie przychodzili do bibliotek, pomagali, pożyczali, przychodzili na imprezy. A żeby to zrobili, to grywalizujemy sprawę, czyli zachęcamy ich do tego, aby brali udział w grze. Po to, aby czytało więcej niż tylko te 40%, o których mówią badania, po to, żeby ludzie umieli wykorzystywać możliwości bibliotek, zasoby bibliotek do tego, żeby rozwiązywać swoje własne problemy, żeby ludzie poczuli się współwłaścicielami bibliotek, żeby moda stała się czytaniem, żeby zauważyli, że czytając, umiejąc czytać ze zrozumieniem i nie tylko książki, ale także instrukcje do gry, albo do lodówki, do czegokolwiek, umieli radzić sobie we współczesnym życiu. A dlaczego przez internet? Zależy nam na dwóch rodzajach wolontariuszy. Pierwsi to ci, którzy będą grali w grę, będą organizowali konkretne akcje promujące czytelnictwo, będą sprawiali, że książki staną się modne. Drugi rodzaj wolontariuszy, który jest nam potrzebny, to wolontariusze czynnie wspomagający powstawanie gry. Potrzebujemy programistów, potrzebujemy grafików, frontendowców, backendowców, każdego, kto może nam technicznie pomóc w tworzeniu gry. A co w finale? No cóż, na planecie zapomnianych książek znowu będzie wiedza, znowu ludzie będą umieć czytać, umieć wykorzystywać to czytanie, a książniczki, bukszarkowie czy książkożercy zwyciężą Hannibala Lektura, który tę wiedzę zagłaszczył.